Według badań przeprowadzonych przez Kantar Millward Brown 58% Polaków wybiera smartfona zamiast aparatu fotograficznego. Wybraliśmy i my 5 najlepszych propozycji dla maniaków fotografii, którzy chcieliby mieć dobrego fotograficznego smartfona. Ja nazywam się Michał Mielnik i zapraszam Was na nasze porównanie. Na początek małe wyjaśnienie. W naszym zestawieniu znalazły się urządzenia, które można dostać w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Wiemy oczywiście, że bardzo dobrym smartfonem jest Google Pixel 3 i ma świetny aparat, natomiast ze względu na to, że nie ma go w polskiej dystrybucji, pominęliśmy go w naszym zestawieniu. Co do telefonów z kilkoma obiektywami, pewnie zastanawiacie się, czy warto, czy nie lepiej kupić telefonu, który ma 3 obiektywy, a może jednak zdecydować się na ten, który ma 2. I tutaj tak naprawdę zależy wszystko od tego, jaką funkcję tego obiektywu chcecie mieć. Większość obsługuje podwójny, bezstratny zoom, czasem nawet 3-krotny, ale też pojawiają się obiektywy, które pozwalają na szeroki kąt, tak jak w przypadku telefonów od LG czy Huawei'a, ale także i telefony, którym ta funkcja służy tylko do rozpoznawania tła. Nasze telefony, to nasze top 5, które wybraliśmy dzisiaj, jest najlepsze pod tym względem i wykorzystują one co najmniej 2 obiektywy, niektóre nawet 3. Nie musicie się tego bać, nie wpłynie to znacząco na żywotność baterii. Zaczniemy od końca, od urządzenia, które jest najtańsze, ale nadal jest świetną opcją dla tych, którzy chcieliby zrobić bardzo dobre zdjęcia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, skorzystać z szerokiego kąta, ale i też nakręcić całkiem dobre wideo telefonem. Mowa oczywiście o LG V30, czyli flagowcu z 2017 roku, który w dalszym ciągu dzięki swoim 2 obiektywom prezentuje topowy poziom. Mamy tutaj 2 matryce. Pierwsza ma 16 megapikseli z przesłoną 1,6, druga natomiast szerokokątna pozwala zrobić zdjęcia 13 megapikseli i ma przesłonę 1,9. I LG naprawdę się postarało w tym, żeby zdjęcia z tych obydwu matryc diametralnie się nie różniły. Zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy są to zdjęcia, które są naprawdę dobrej jakości, które można zapisać w formacie RAW i które można bez problemu umieścić w mediach społecznościowych. Na czwartym miejscu model, który zrobił dużo zamieszania na początku 2018 roku. Mowa o P20 Pro, modelu od Huawei'a, który jako pierwszy wprowadził na rynek 3 aparaty z tyłu i powiem Wam, że efekt jest rewelacyjny. Miałem okazję testować ten telefon i bez wątpienia powiem Wam, że zastosowanie tych 3 matryc daje bardzo dobre rezultaty. Same matryce też są bardzo dobre. Największa ma 40 megapikseli i przesłonę 1,8. Ona służy do robienia zwykłych zdjęć, ale także zdjęć nocnych. Druga ma przesłonę 1,6 i 20 megapikseli. Ona służy do robienia zdjęć czarno-białych. Mamy także potrójny zoom. Wszystko dzięki matrycy 8 megapikseli z przesłoną 2,4. No i razem dają one bardzo dobry zestaw. Przede wszystkim to, co wyróżnia model P20 Pro, to świetne zdjęcia nocne. Po kilkusekundowym naświetleniu jesteśmy w stanie uzyskać ujęcie, które z 40 megapikseli jest downsamplowane do 10 i w rezultacie mamy bardzo jasne zdjęcie nocne. A poza tym telefon dobrze spisuje się w codziennych warunkach, sztuczna inteligencja dobrze rozpoznaje obiekty, zdjęcia są naturalne, nieprześwietlone. I rzeczywiście ten model mogę polecić tym, którzy bardzo dużo zdjęć robią na media społecznościowe i nie tylko. Na trzecim miejscu Samsung Galaxy S9 Plus. Pomyślałem przez moment, czy nie dać tutaj Galaxy Note 9, w końcu też jest mocnym telefonem i ma rewelacyjny aparat, natomiast uznałem, że skoro mamy te same aparaty w modelu S9 Plus, to nie ma za co przepłacać, a Te w dalszym ciągu są świetne. Mamy tutaj dwie matryce 12 megapikseli, jedna ze światłem 1,5, które można zmienić na 2,4, kiedy warunki oświetleniowe są lepsze. No i dodatkowa matryca, która ma przesłonę 2,4, pozwala na podwójny, bezstratny zoom. W dalszym ciągu, choć nie jest to szeroki kąt, który jest naprawdę przyjemną funkcją, jest to bardzo dobry zestaw, który pozwala zrobić bardzo dobre zdjęcia nocne i tutaj przede wszystkim trzeba pochwalić Samsunga za to, jak optymalizuje oprogramowanie pod aparaty, bo to ono robi największą robotę w przypadku tych zdjęć. Oczywiście duża jasność maksymalna, jaką można uzyskać z tej matrycy, jest też ważnym aspektem, który przyczynia się do tego, że Samsung Galaxy S9 Plus powinien zadowolić niejednego fotografa i dlatego znajduje się na trzecim miejscu. Na drugim miejscu telefon z logiem jabłka, ale nie ten. iPhone XS zapowiedziany i zaprezentowany w tym roku jest telefonem, który pomimo różnych recenzji dotyczących tego, jak działa system i jak wygląda to urządzenie, jest świetnym narzędziem do robienia zdjęć. Przede wszystkim dlatego, że Apple przyłożyło się w kwestii oprogramowania. Zastosowano obiektywy dwa z tyłu urządzenia. Jeden ma 1,8 przesłonę, drugi ma przesłonę 2,4. Obydwa mają natomiast 12 megapikseli, czyli zestaw praktycznie taki sam jak w Samsungu Galaxy S9 Plus, jednak dzięki czarom, jakie dzieją się w oprogramowaniu, radzi sobie naprawdę świetnie. Przede wszystkim ma bardzo dobry tryb Smart HDR, dzięki któremu sztuczna inteligencja ma co robić w tym telefonie, bo poza tym, że telefon łapie kilka kadrów, sztuczna inteligencja także odczytuje to, co dzieje się w tle i tworzy lepsze zdjęcia. Poza tym telefon ma bardzo dobry tryb portretowy z naturalnym rozmyciem, z dobrymi detalami. No i zdjęcia mają też bardzo dobre, bardzo żywe, jednocześnie ciepłe kolory, przy czym telefon jest dobrym urządzeniem nie tylko do robienia zdjęć, ale także i do nagrywania filmów. Można tutaj nagrywać materiały w 4K przy 60 klatkach na sekundę, a stabilizacja jest jedną z lepszych, jakie można znaleźć w smartfonach. W takim razie, jeżeli chcecie nagrywać wideo, robić świetne zdjęcia i oczywiście wrzucać je na media społecznościowe, bo po coś się ten telefon Apple kupuje, no to wybierzcie model XS. Na pierwszym miejscu znajduje się model Huawei Mate 20 Pro. I pewnie możecie być tym zaskoczeni, ponieważ tak naprawdę rok, 2 lata temu ten producent pod względem aparatów fotograficznych nie istniał. Okazało się jednak, że współpraca z Leicą przyczyniła się do tego, że teraz tworzą świetne telefony nie tylko na co dzień, ale także do robienia zdjęć. Przede wszystkim mamy tutaj aparat 40 megapikseli z przesłoną 1,8. To nie jest wartość najwyższa, ale przy dobrej optymalizacji daje sobie radę. To, co zmieniło się w porównaniu do modelu P20 Pro, to drugi obiektyw. W przypadku Mate'a 20 Pro jest to szeroki kąt. Mamy tutaj matrycę 20 megapikseli z przesłoną 2,2, która pozwala także na płynne przechodzenie w opcjach pomiędzy pomniejszonym obrazem, czyli szerokim kątem, a powiększonym. Powiększony oczywiście uzyskamy dzięki matrycy 8 megapikseli, która pozwala na bezstratny 3-krotny zoom. I trzeba przyznać, że Huawei jeszcze się przyłożył do tych matryc i zrobił naprawdę dobrą robotę, jeśli chodzi o oprogramowanie. Te zdjęcia są bardzo szczegółowe, bardzo jasne i nie ma tak dużej utraty jakości, jeżeli chodzi o zdjęcia szerokokątne, a zdjęcia, które robimy zazwyczaj główną matrycą. I to jest największy plus tego telefonu, że utrzymuje on równy poziom. To, co poprawiono też w stosunku do P20 Pro, to bardzo dobre wideo, 4K przy 60 klatkach na sekundę. Nie jest niestety osiągalny dla tego modelu, mamy tutaj tylko 30 klatek na sekundę, natomiast mamy świetną stabilizację, która bije na głowę to, co można było spotkać w modelu P20 Pro i to wszystko sprawia, że Huawei stworzył najlepszy telefon fotograficzny, jaki możemy zobaczyć w 2018 roku. To jest nasze top 5 najlepszych telefonów fotograficznych, a jakie jest Wasze? Koniecznie dajcie nam znać, piszcie to w komentarzach. Jeżeli uznaliście, że jakiś model pominęliśmy, a zdecydowanie warto go uwzględnić, to też nam o tym powiedzcie. To wszystko z naszej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym porównaniu. Cześć!